tej czołówce, którą państwo widzieli, ja to ten trzeci, Marcin Wikło, dzień dobry. Mam do was pytanie, panowie, tak nazywa się ten program, w którym w tej części ja mam pytanie do Jacka Karnowskiego i Marka Pyzy. Dzień dobry. Pytanie, czy Sławomir Nowak ucieknie z Polski, wcale nie jest histerią, wcale nie jest na wyrost, ale o tym naprawdę za chwilę. Wiemy, że Sławomir Nowak opuścił areszt, mimo że zarzuty prokuratury są naprawdę poważne. No to popatrzmy na jego taką krótką wypowiedź, fragment tej wypowiedzi tak naprawdę po wyjściu z aresztu. Co powiedział dziennikarzom? Ponury żart, że w zasadzie 40 lat temu z tego samego aresztu wychodził między innymi Bronisław Komorowski po internowaniu, po zatrzymaniu, jak inni opozycjoniści. Nigdy nie sądziłem, że historia w taki sposób zatoczy koło. I nagle się okazało, to nie jest jakiś drobny rzezimieszek, to nie jest jakiś łapówkarz, to nie jest przestępca, tylko tu się historia wokół tego zrobiła. Posiwiał, prawda? No posiwiał i to on już przy zatrzymaniu był trochę posiwiały, ale te 9 miesięcy to zrobiło swoje. Natomiast Bronisław Komorowski chyba powinien jakiegoś psztyczka w ucho dać Sławomirowi Nowakowi za to porównanie. Pytano go o to i nie dał psztyczka. Nie dał? Nie dał psztyczka, nie obraża się. Czyli murem za Nowakiem. No nie wsparł też tej tezy, że to jest więzień polityczny, ale też się nie... No dobra, ale czy to jest sposób? Wychodzimy. No facet jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, bo przyjęcie na razie, grubej... Na razie, tylko podejrzany, przepraszam. Podejrzany, bardzo. Tak, to prawda. Podejrzany o przyjęcie naprawdę grubej kasy i tam mocne przewały na Ukrainie. Wydłużenie ale... dziury w nodze stołu i tak, schowanie. Ale nagle to wszystko ma urosnąć do jakiejś historii. Właśnie ma się stać więźniem politycznym. Cały ten reżim na niego ma ruszyć. Czy to jest sposób na to, żeby jednak łaskawszym okiem na niego spojrzeć? No jest to sposób, oczywiście, że tak. Nadał ton Donald Tusk w miniony piątek. Nikt go o to nie pytał. Sam wyskoczył z tematem Sławka Nowaka. Tak można powiedzieć w przeddzień rzeczywiście, bo tak roboczo patrząc. Ale sądu słuchał, tak? Powiedział Donald Tusk, to jest więzień polityczny. Tak jest. Sąd mówi, wypuszczamy. No niedobra jest ta koincydencja pomiędzy wywiadem Donalda Tuska a decyzją pani sędzi Domańskiej, chyba tak się nazywa, z Justicji. To może zobaczmy ten fragment, bo skoro już go wywołaliście, to spójrzmy na ten fragment rozmowy, fragment wypowiedzi Donalda Tuska z TVN24. Sławomir Nowak wyszedł w poniedziałek, a ten wywiad ukazał się w Faktach po Faktach w piątek. I tak oto Donald Tusk między innymi mówi: docierają do mnie sygnały z wielu miejsc, że prokuraturę wykorzystuje się w celach politycznych i że jedną z ofiar tej metody wykorzystywania aresztu i prokuratury jest Sławomir Nowak. Słychać przede wszystkim spekulacje i plotki, to ciekawe, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań. Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego. Słychać przede wszystkim spekulacje i plotki, czyli jakąś tutaj sobie taką konstrukcję Donald Tusk uszył. Ja nie wiem, na ile to jest obrona Sławomira Nowaka, a na ile obrona samego siebie. No siebie oczywiście, bo wiemy, że część tych zarzutów, które pojawiły się w późniejszym czasie, dotyczy czasu, kiedy Sławomir Nowak był przybocznym Donalda Tuska. No właśnie, był szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów. Mówi to mój były podwładny. No to jest jednak manipulacja, tak? To nazwanie, no nazwanie Nowaka podwładnym to jest gruba przesada. To był facet, który siedział, pewnie się panowie często spotykali na naradach w takim najwęższym gronie. Nie, no, formalnie podwładny, ale wiesz, ale to ważna postać, tak. W tej konstelacji, tak, to na pewno. To nie jest jakiś tam człowiek, który się zaplątał gdzieś w pobliżu Donalda Tuska. No to jest człowiek, który był typowany na jego następcę przez Jacek, niektórych. Ale więzień polityczny to jest bardzo mocne określenie odwołujące się właśnie do tej historii. Czy jest uprawnione i jak to naprawdę, w jakim świetle stawia to tych prawdziwych więźniów politycznych? Bo rozumiem, że to jest... Jest taka sfera, powiedzmy, pewnych relacji gospodarczych, które konkurenci mogą wykorzystać po to, żeby kogoś obciążyć. Natomiast no tutaj, jak rozumiem, mamy do czynienia z czymś niezwykle ordynarnym. To nawet nie jest, że jest jakaś firma podstawiona, że znajomi dostali kontrakt, rzeczy jakoś tam być może dyskusyjne. No to jest, rozumiem, łapuwa za dostęp do, za kontrakt na Ukrainę. Nie, no, ale to jest domaganie się tych łapówek, wiesz, nawet. No to nie jest tak, że ktoś mu złożył propozycję i on z niej jednorazowo skorzystał, tylko stworzono cały system, w którym, jak wynika z tego, co się dowiedzieliśmy o kulisach śledztwa dotychczas, Sławomir Nowak był stroną aktywną, ofensywną, to on miał się domagać. I też pamiętam, jak mówił, że nie pracuje za success fee, tylko z góry, czy się on załatwi, skontaktuje z kim trzeba, ale pieniądze się należą. To teraz przejdźmy, proszę państwa, do pytania, czy Sławomir Nowak ucieknie z Polski. Dlaczego o to pytamy? To wyjaśnił podczas konferencji prasowej prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Posłuchajmy. Co warto podkreślić, szanowni państwo,
Sąd, uchylając, nie przedłużając dzisiaj aresztu, co mi robiłem, nie zatrzymał jego ukraińskiego paszportu. Według postanowienia sąd zdecydował tylko o zatrzymaniu paszportu polskiego. W związku z powyższym pan Sławomir N. będzie mógł dysponować paszportem ukraińskim i będzie mógł, korzystając przy wykorzystaniu tego dowodu, próbować opuścić granicę Rzeczpospolitej. Jestem zbulwersowany tym faktem. Jest to jakaś potworna nieszczelność w tym wszystkim, tak? No bo to jest jednak, ja rozumiem, 1 000 000 zł zabezpieczenia, dozór policyjny i tak dalej, no ale furtka jakby co jest. Ale gdzie on może uciec? No, na Ukrainę? Tam na Ukrainę? Nie. Tam marzą o tym, żeby on do nich przyjechał. To co, na Białoruś? No. Z ukraińskim paszportem na Białoruś? Do Rosji. No też by było ciężko chyba, bo to do Rosji z ukraińskim paszportem to by się... Zależy, co by tam powiedział na granicy. Ale to jest pytanie, czy on może na przykład wyjechać, pokazać ten paszport na granicy i opuścić granicę Rzeczpospolitej, czy jednak nie jest na jakiejś liście osób, które nie mogą opuścić kraju? Jeśli ma zakaz opuszczania kraju, a po to zabrany mu został paszport polski, to chyba nie może pojechać, obywatel polski musiałby... Sławomir Nowak chyba, rozumiem, że obywatel ukraiński, a po części takim jest w tej chwili Sławomir Nowak. Nie wiem, to proceduralna sprawa, ale dlatego tę wypowiedź zaprezentowaliśmy, żeby państwo rozumieli, dlaczego pytamy o to, czy Sławomir Nowak ucieknie z Polski i przed czym on może uciekać z Polski. No to już wiemy, że zarzutów jeszcze nie ma, ale oskarżenia są bardzo poważne. Rozmawiamy tak naprawdę o tych więźniach politycznych. No jest jeszcze paru takich więźniów, którzy chcieliby być bardzo polityczni. Józef Pinior to wielka postać opozycji w czasach PRL-u, natomiast skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia. Popatrzmy na taką wypowiedź. Józef Pinior powiedział: ten wyrok świadczy o upadku polskiego wymiaru sprawiedliwości w państwie PiS i zostanie w historii jako symbol hańby. I teraz zaprezentujemy państwu jeszcze taką wypowiedź, właściwie dwie wypowiedzi. Tuż po ogłoszeniu tego wyroku, uzasadnienie wyroku, sędzia Marek Górny, a potem odniesienie się Józefa Piniora do tejże wypowiedzi. Wina i sprawstwo oskarżonych w zakresie przypisanych im czynu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy mają materiały pochodzące z kontroli operacyjnej, czyli nagrania rozmów z udziałem oskarżonych. To jest najważniejszy dowód w sprawie. Wszystkie rozmowy pomiędzy oskarżonymi były prowadzone w tym samym kontekście. Treść rozmów była na tyle jednoznaczna, że nie da się ich interpretować w inny sposób. W świetle słów, które padają w ramach tych rozmów, to są sytuacje ewidentne. Szkoda mi tego sądu. Szkoda mi tego sądu po prostu. Widziałem ludzi upokorzonych przez system, ludzi upokorzonych przez ten system, który w Polsce został stworzony w ostatnich latach przez Prawo i Sprawiedliwość. Mamy do czynienia z twardą walką polityczną. Polityk dzisiaj demokratyczny musi być przygotowany na więzienie. Ja jestem przygotowany na to więzienie już od kilku lat. Nie rozstaję się ze szczoteczką do zębów, z zapasem tytoniu i herbaty. Noszę to przy sobie od 2016 roku. No przecież to się nóż otwiera jak w kieszeni. Młodość się przypomniała. Znów są więzieni politycznie. Znów są więzieni politycznie, ale zobaczcie, on jest więziony znów jakie to jest naplucie w twarz, kiedy złodziej i łapówkarz próbuje się wkręcić gdzieś w tą kategorię więźnia politycznego, którym kiedyś rzeczywiście był i sąd nawet jaki o tym to jest mówił. Bezwstyd, nie? Tak, jaki to jest bezwstyd, jak można spojrzeć swoim kolegom z opozycji z bardzo ważnych czasów i z wielkich czynów w tym momencie w twarz. No, no żałosne to było, żałosne. Polityk demokratyczny, który kradnie, musi się obawiać pójścia do więzienia. To należało podpowiedzieć panu Józefowi. No, dlatego, że kradł, że brał łapówki, to może i wtedy chodził właśnie ze szczoteczką do zębów. Bo... Ale czy to nie jest troszkę tak, jak pamiętacie, była taka dyskusja w latach 90-tych, 2000-tych, jak to jest, że byli agenci SB, nie wychodzą, nie powiedzą: słuchajcie, przepraszam, popełniłem błąd, złamano mnie, tak, upadłem, zagubiłem się, przepraszam, tylko w zaparte, to nie mój podpis, nie ja, nie brałem, nieprawda. I to błaganie tych SB-ków na tych procesach, powiedz, że to nie, że ja nie donosiłem, to nie ja. I wszyscy tak do końca, no chyba dwie osoby się przyznały w kraju. Agentów SB było w szczycie lat 80. chyba ponad 100 tysięcy, tak? Dwie osoby się przyznały. No to Michał Bonik to jeszcze.
Był jakiś taki z Nowej Huty, ktoś taki był. Tutaj się nazywa to nowocześnie, to znaczy doktryna Neumana, to znaczy Sławomir Neumann powiedział, będziesz z nami, będziemy cię bronić jak niepodległości, i chyba rzeczywiście do tego pije tutaj Józef Pinior. No, z Józefem Piniorem to tak nie jest, bo gdy już zapadł ten drugi wyrok prawomocny, to nagle zrobiło się cichutko, już takich komentarzy nie było, a dziś mamy zupełnie nową odsłonę przecież tej historii. Nie wiem, czy Jacku wiesz, myśmy o tym z Marcinem rozmawiali. Właśnie dziś sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Józefa Piniora, gdyż złożono wniosek o to, żeby odbył ją w trybie elektronicznym, dozoru elektronicznego. Sprawdzamy, czyli, czy to jest możliwe. Tak? Czyli obrączka na kostkę i siedzimy sobie w domu i tyle. Ciekawić mnie będzie uzasadnienie tego tak naprawdę, dlaczego w ten sposób ta kara miałaby być odbywana, no ale nie ma wątpliwości Józef Pinior, że jest więźniem politycznym ponownie. Straszne. To mnie strasznie boli i straszną nieuczciwość w tym widzę. Znaczy, jakie to jest okrucieństwo wobec tego sądu, tak? No, sędzia, uczciwy człowiek, który się opiera też tej presji medialnej, no, ma dowody, no, wydaje werdykt, a z tego się robi, prawda, no, tutaj Józef Pinior sugerował, że to są więźniowie tak nakręcone, to są więźniowie o statusie stalinowskim, tak, pacynki, które właściwie siedzą i ktoś sędziowie. Im dyktuje. Mówi tak. o systemie ludzi złamanych przez Prawo i Sprawiedliwość, tak. Sędzia Marek Górny rzeczywiście podkreślał w tym uzasadnieniu tego fragmentu, państwo nie słyszeli, że mamy do czynienia z wielką postacią historyczną, natomiast to odcina jakby. Ale sędziowie mają presję ze strony środowiska i opozycji, znaczy ci sędziowie, którzy nie słuchają justycji wyborczej, opozycji, TVN-u, to ci są dzielni. No, ci, którzy słuchają takich podpowiedzi, ułaskawiaj ludzi związanych z opozycją, no to jest po prostu konformizm. To jest trochę, co im grozi? Tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części o policji. Myślę, że tutaj te same mechanizmy działają. Tutaj też próbuje się postawić gdzieś pod ścianą sędziów, tak jak tam policjantów, pokazać państwo PiS, to opresyjne, zniewolonych sędziów, zniewolonych policjantów. Myślę, że ta analogia jest. No to dzisiejszy panteon więźniów politycznych tego, w cudzysłowie, reżimu Prawa i Sprawiedliwości. Uzupełnimy o jeszcze jedną postać. Stanisław Gawłowski, senator Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z Onet.pl. W Polsce została przekroczona kolejna granica. Znaczy można, póki co tak im się wydaje, bezkarnie wsadzić każdego człowieka do więzienia na podstawie pisowskich pomówień i na podstawie woli politycznej, bo nic więcej tutaj w moim przypadku nie ma. Woli politycznej, która się sprowadza do tego, że Kaczyński krzyknął w Sejmie kiedyś, wszyscy będziecie siedzieć, i trzeba było rozpocząć proces wsadzania polityków opozycji. Rozpoczęto ode mnie. Jakie to proste. Wyszedł Kaczyński i powiedział, będziecie siedzieć. Rozpoczęto ode mnie. A ten dziennikarz to kto? Kto? To wybitna postać. Jakoś tak często razem inwiduje. To chyba jest taki znajomy tego parlamentarzysty, bo oni tam coś sobie na łóżko szepczą czasem na korytarzach sejmowych. Razem widuję, mam wrażenie, tam jakoś często. Tak, umiarkowany szacunek mamy do dokonań dziennikarskich Kamila Dziubki. Rzeczywiście człowiek, który tak naprawdę podaje na tacy wszystko to, co Stanisław Gawłowski mu przekaże. I to po raz kolejny słyszymy tutaj piękne koło ratunkowe. Wiesz, to jest jego czas. No. Tak, to jest jego czas, no ale po pewnym roku to jego czas miał nadejść, no i chyba nadszedł w tym momencie. Myślę, że on wierzy w niewinność Gawłowskiego, czy to jest jakaś misja? Taka? No ja myślę, że tak, on ufa ludziom. No. Ufa. A poza tym, no nie, no spójrzmy w te jego oczy. Czy Gawłowskiemu dobrze z oczu? Dziubki czy Gawłowskiego? Nie, no Dziubki, no taki zapatrzony w tego Gawłowskiego, no przecież to piękne było, naprawdę. Bo Gawłowskiemu fajnie. Też dobrze z oczu patrzy. No zły człowiek, tak by nie patrzył, nie chyba, patrzył tak mi się nie, wydaje. A poza tym, no zły to tutaj jest ten Kaczyński, który wyszedł, będziecie siedzieć, i co ta biedna prokuratora, co te biedne sądy mają zrobić? No trzeba. No ruszyli, no i zaczęli akurat od co, Staszka. Apartament w Chorwacji, co to nie wolno mieć? Babcia, dziadek nie mogą mieć, rodzice? Podsumowując. A twój dziadek nie miał apartamentu w Chorwacji? Nie miał. Ojciec też nie miał? No. Nic mi o tym nie wiadomo. Coś takie słabe to zaprzeczenie, Marcinie. No. Stanisław Gawłowski, Józef Pinior, Sławomir Nowak. A też Sławomir N. Tak. Nie ten, co myślałeś. Ten drugi nie. Jeszcze nie. Chociaż rzeczywiście ciekawe, czy państwo Neumannowie doszli już do tego, skąd mieli pieniądze. Gotówkę 30 tysięcy, na pewno Mazdę kupioną za pieniądze, za gotówkę wtedy, kiedy na żadnym skąd ich tych pieniędzy nie było. To chyba ciągle jest sprawa wyjaśniana. A to ta sama sprawa, co tych perfum płaconych z pieniędzy klubowych? No, to było na biuro parlamentarne. I tam były kupowane w Empiku książki i perfumy rzeczywiście przed świętami. No ale to chyba dla firmy, prawda? Takie rzeczy się kupuje. No dobra, to kończymy, bo jakby mamy tutaj uzupełniony panteon więźniów politycznych. Za chwileczkę będzie o temacie numer jeden, czyli o pandemii. To też będzie bardzo ciekawe pytanie, zadane tym razem przez Jacka Karnowskiego. To już za chwilę zapraszam.